Życie regionu toczy się w rytmie bijącego serca. Gmina Polkowice. Serce Zagłębia Miedziowego. Dzień dobry Państwu, witam serdecznie na konferencji pomeczowej. Emocjonujące spotkanie, zakończone remisem 2-2. Jest z nami trener drużyny gości, pan Dominik Nowak, trener gospodarzy, pan Paweł Baryński. Witam serdecznie. Proszę o komentarz do meczu trenera Korony Kielce. Przede wszystkim pierwsza połówka, która definitywnie jest do zapomnienia. Tutaj nie potrafiliśmy wykorzystać tego, żeby przenosić tą grę z jednej na drugą stronę. Wiedzieliśmy, że tam mogą powstać te luki. Graliśmy zbyt nerwowo, dużo strat i na pewno napędzaliśmy tym przeciwnika. W drugiej połówce dokonaliśmy korekt. Przeszliśmy też na grę trójką obrońców po to, żeby przede wszystkim no, wyraźniej te boczne sektory zaznaczyć. No, fajnie, że zdobyliśmy dwie bramki, natomiast no, żałujemy, że mimo wszystko takim meczu, gdzie nie był to dobre spotkanie w naszym wykonaniu, bo taka jest prawda, no, nie przepchnęliśmy tego i nie utrzymaliśmy wyniku do końca. No, brakło takiej chłodnej głowy, przytrzymanie na pewno jeszcze z przodu piłki, kluczowych takich doskoków. Straciliśmy bramkę po prostopadłej piłce i mecz zakończył się dla nas, wiadomo, wynikiem no, niekorzystnym, bo zakładaliśmy tutaj przyjeżdżając, że walczymy o te trzy punkty, walczymy o przełamanie, żeby przełamać ten impas wynikowy, gdzie nie możemy wygrać. No, natomiast jest następne spotkanie już u siebie i teraz już no, musimy no, nie tylko przeanalizować, ale w tym treningu zaznaczyć pewne elementy, wybrać najlepsze wybory, jeżeli chodzi o to spotkanie i gramy dalej. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie. Proszę o komentarz do meczu trenera Górnika Polkowice, pan Paweł Baryński. Ja ze swojej strony przede wszystkim muszę pogratulować zawodnikom, bo to było ciężko. Mieliśmy 2,5 dnia wolnego, trzeci mecz w tygodniu, także mimo wszystko zareagowali bardzo dobrze i w pierwszej połowie stworzyliśmy sytuacje, które mogły zakończyć się bramkami. Mieliśmy te sytuacje. Myślę, że staraliśmy się w trudnym momencie, bo każdy, kto zna się na piłce, wie, że jak jesteś na ostatnim miejscu, to nie jest łatwo starać się kreować sytuacje, starać się utrzymywać swój sposób grania, bo to jest obciążenie dla każdego z piłkarzy. Natomiast do momentu tej 70. minuty fajnie to wszystko wyglądało, natomiast później rzeczywiście Korona stworzyła sobie kilka sytuacji i w bardzo szybkim, krótkim czasie doprowadziła do prowadzenia, także to jest jakiś problem, żeśmy na tą pierwszą bramkę znowu bardzo podobny układ i nie zablokowaliśmy uderzenia. No i później bardzo szybko tracimy drugą bramkę, to też jest taki element, natomiast znowu mimo wszystko nie zwiesiliśmy do końca głów, tylko żeśmy doprowadzili do wyrównania i mieliśmy piłkę meczową w ostatniej akcji tego spotkania. Wiadomo, dla nas najważniejsze są to, żeby szukać punktów, szukać w naszej sytuacji każdego możliwego rozwiązania i szukać zwycięstw, to jest ważne. Natomiast zdajemy sobie sprawę, że przed nami bardzo, bardzo, bardzo dużo pracy i teraz musimy przygotować się do meczu z ŁKS-em, bo to jest kolejna szansa na to, żeby zdobywać punkty, bo tylko punkty dają utrzymanie w tej lidze. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie. Jeżeli Państwo macie pytanie do trenerów, zapraszam. Jeżeli nie ma, dziękuję serdecznie Państwu. Do widzenia.